sezonu, czyli Filip i Patryk, chłopaki. Opowiedzcie trochę o tych nagrodach, które dostaliście na godzinę. Ja dostałem nagrodę za najlepszego zawodnika obrony, czyli MVP obrony. No i nagrodą był wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ja dostałem Most Improved Player, czyli byłem zawodnikiem, który zrobił największy progres względem zeszłego sezonu, oraz drugą nagrodą było Player's Player. To jest takie głosowanie u nas w drużynie, że każdy zawodnik wybiera, na kogo chce zagłosować, i ta osoba też leci do Stanów. Jakie to uczucie być nagrodzonym, wyróżnionym wobec takiego tłumu? No jest to świetna nagroda za cały okres przygotowawczy, który trzeba przyznać, kosztuje nas bardzo dużo naszego wolnego czasu. No i to jest wspaniałe uczucie, że ktoś to docenia. No to właśnie fajnie, jak czujesz się taki doceniony, że ktoś widzi, że naprawdę zasuwasz na tym boisku i dajesz siebie 100%. Także warto. I to daje taką dodatkową motywację, żeby jeszcze bardziej się starać. Powiedzieliście, że nagrodą był wyjazd do Stanów. Opowiedzcie trochę o tym, czego tam się nauczyliście, co zobaczyliście, co przywieźliście tutaj. Na pewno zobaczyliśmy atmosferę, która tam panuje, która trochę jest podobna do tej w Polsce, ale jednak jest jakby bardziej intensywna. Tam naprawdę każdy czuje się jakby rodziną w tej drużynie i to nie jest, że tylko są zawodnikami, tylko to tacy typowi bracia. Przywieźliście taki teraz, można powiedzieć, posłuch w drużynie, że wszyscy koledzy was słuchają, bo jesteście już bardziej doświadczeni o ten wyjazd właśnie. Może nie słuchają nas, bo słuchać mają trenerów, ale staramy się im przekazać dużo rzeczy, które zobaczyliśmy w Stanach. Bo jakby się nie patrzeć, staramy się wzorować na lepszych od nas, tak? A tam mieliśmy okazję spotkać tych najlepszych. Przeczytałam o tobie, że ty trenowałeś sztuki walki i tak się zastanawiam, czy uda się coś przemycić właśnie z tamtego podwórka na grę w futbolu amerykańskim, czy to raczej jest... Myślę, że tak. W sumie sama fizyczność dużo pomaga. Teraz jak zmieniłem pozycję i gram właśnie na linii, to tam przydaje się najbardziej, bo jednak walczymy ze sobą rękami i dużo łatwiej jest zbijać ręce przeciwników, jeśli ma się wyrobioną tą koordynację oko ręka. Jakie macie cele na nadchodzący sezon? Mistrzostwo. Osoby, która jest ze mną, przedstawiać najwierniejszym kibicom Kraków Kings nie trzeba, bo obok mnie Filip Mościcki, wielokrotny reprezentant Polski, kapitan ofensywy Kraków Kings. No i właśnie Filip, co z tym kapitanem? Jak to będzie w tym sezonie? Kapitanie, prawda? Nie, myślę, że to jest w kwestii set trenerów, tak? Jest to na pewno zależne od nich, na pewno jest to zależne od zawodników. Zawodnicy pani sami wybierają, bo chcą spać, bo nie chcą spać na boisku. A ważną rolą kapitana jest właśnie to, aby móc podejmować i wspierać ich na boisku w trakcie meczu. Tak, poza tym kapitan też przydać na rolę, coś, z czego można być bardzo dumnym. Niemniej jednak najważniejsze jest to, że to oni zdecydowanie mogą podejmować decyzje z takim przedłużeniem trenerów na boisku. A jakbyś miał właśnie tak opisać idealnego kapitana, to jakie cechy byś miał, jaki powinien mieć taki kapitan, jeżeli oczywiście nie byłbyś to taki? Znaczy ja myślę, naprawdę, to nie muszę być ja, tak? W tej drużynie jest bardzo dużo osób, które mogą być kapitanami, niektóre z nich muszą jeszcze troszkę dojrzeć, niektóre z nich po prostu nie chcą być kapitanami z różnych przyczyn. Ale myślę, że to jest naprawdę bardzo dużo osób, które posiadają tacy, które są potrzebne. Myślę, że najważniejszych cech zdecydowanie jest stawianie dobra innych nad dobrym swoim i też stawianie tego jako coś najważniejszego, tak? Musi być ta osoba, to ogniwo, które łączy nas wszystkich, to co umożliwia nam dotarcie do zwycięstwa i to, który w heroicznych momentach zbierze nas do kupy i pomoże nam się utrzymać wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Masz swojego faworyta w drużynie? Do pozycji kapitana bardzo trudno, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo osób, które naprawdę na pewno na to zasługują i nie zawsze trenują tego, że muszą podjąć tam ciężką decyzję. No powiedzmy, bo ty miałeś troszeczkę mniej czasu na przerwę, na odpoczynek, bo byłeś właśnie w kadrze w reprezentacji. Udało się złapać oddech i na świeżości przyjechać tutaj do Zakopanego? I tak i nie. To znaczy w tym roku wyjątkowo udało mi się złapać oddech też właściwie od razu bezpośrednio z kadrze w treningu. W tym roku miałem, nazwijmy to, sobie 3 tygodnie. No, odpoczynkiem bym nie nazwał, wypoczęty jeszcze do końca nie jestem, ale powiedzmy dostosowałem swój trening, swoje przygotowania w taki sposób, aby móc potem w jak najlepszy sposób prezentować nas na boisku.
A jakie miałeś odczucie, jak wróciłeś do tego Krakowa? Wracasz do Krakowa, a tutaj mnóstwo nowych twarzy w drużynie. Znaczy zawsze jednak utrzymuje się, tak powiem, kontakt z bazą, tak? I zawsze wiadomo, co się dzieje i pomimo tego, że jestem w różnych zgrupowaniach czy różnych meczach wyjazdowych, to wiem, co się dzieje w klubie, więc to nie było zupełnie aż tak nowe twarze. Pomagałem troszkę też w trenowaniu tych nowych osób. Myślę, że to jest fajne, to daje człowiekowi nadzieję, dlatego nie oszukujmy się, ale to nie jest sport, w którym można grać w nieskończoność, tak jak większość sportów maszynowych, w związku z czym trzeba widzieć to, że przychodzą nowe osoby i te nowe osoby zarażają się tą bakterią futbolową. Więc jak ja widzę teraz te nowsze osoby, to czuję rzeczywiście w sobie poniekąd takie zobowiązanie, żeby nauczyć ich najwięcej, a z drugiej strony taką nadzieję na przyszłość. A właśnie jak takich obserwujesz, okiem już doświadczonego zawodnika, to co myślisz? Myślę, że jest bardzo dużo osób, które ewidentnie są sportowcami. Jest dużo osób, które ewidentnie uprawiają jakieś sporty wcześniej w życiu. A największym zróżnicowaniem między nimi a tymi nazwijmy weteranami jest wiedza futbolowa. Jest to takie futbolowe IQ. Są to te wszystkie sztuczki, techniki i też zrozumienia gry, które pomagają starszym osobom dużo lepiej grać niż osobom nowym. Oczywiście zdarzają się wyjątki, zdarzają się osoby, które w czasie wolnym są w stanie nadrobić zniwelować tą różnicę bardzo szybko. Niestety większość z osób przychodzących tutaj niestety nie posiada jeszcze takiej wiedzy, jaką powinna, aby być w stanie jak na najwyższym poziomie grać w ten zaawansowany sport. A zdążyliście się już zintegrować całą drużynę? Jeszcze to do nas czeka. Już jakieś tam pomocy integracje były. Były też spotkania integracyjne, mieliśmy już też pierwsze spotkania teoretycznie, w związku z czym przebywaliśmy wszyscy w tym samym pomieszczeniu. Niemniej jednak takiej integracji same od siebie jeszcze nie mieliśmy. Jest to coś, co prawdopodobnie spotka się niebawem. Powiedzmy, że wiem troszkę więcej niż niektórzy koledzy, ale nie będę jeszcze chyba wielka tajemnicy. Debiut przed kamerą i debiut w drużynie. Ze mną nowe nabytki drużyny Kraków Kings, Maciek i Kamil. Chłopaki, co was skłoniło do tego, żeby wziąć udział w ogóle w rekrutacji? Ja osobiście od dłuższego czasu pasjonuję się futbolem amerykańskim, śledzę rozgrywki w Stanach. I po dłuższej przerwie kontuzji uznałem, że chcę znowu wrócić do treningu. Chcę spróbować czegoś innego, wcześniej trenowałem koszykówkę. I wiedziałem, że w Krakowie jest drużyna futbolu amerykańskiego i znałem, czemu nie spróbuję swoich sił, pójdę na rekrutację, zobaczymy jak będzie. I się udało. W Krakowie czy w Tarnowie? W Krakowie. Jesteście po pierwszych treningach i jak wrażenie? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczeni. Atmosfera w drużynie jest świetna. Jak wszyscy biorą z jednej strony na poważnie ten sport, a z drugiej strony bawią się tym sportem. Są tutaj sami fanatycy, zarówno trenerzy, jak i zawodnicy. Wszyscy chcą trenować, stawać się lepsi. Bardzo to widać i świetnie to oddziałuje, zarówno na nowych zawodników, jak i na weteranów. A jak macie tyle? Co chcielibyście osiągnąć w tym sezonie? No cel jest przede wszystkim mistrzostwo, to jest nasze założenie. Odkąd zaczęliśmy tu trenować, to właśnie na pierwszych spotkaniach tutaj też dowiedzieliśmy się tym, że naszym głównym założeniem jest zdobycie mistrzostwa. Przyjeżdżając jak dla nowych zawodników, to jest dosyć wysoko wymierzony cel, ale myślę, że postaramy się zrobić wszystko, co naszej mocy, żeby wesprzeć drużynie, zdobyć jak najwięcej doświadczenia i żeby to doświadczenie przydało się na boisku. Koledzy was już powitali w drużynie? Zgotowali nam jakieś przyjemne powitanie? Powitania może nie, ale na treningu dali nam ostro popalić. Jakie macie oczekiwania względem samej drużyny? Co chcielibyście wyciągnąć z drużyny? Ja osobiście przede wszystkim chciałbym się rozwijać w tej drużynie, zarówno futbolowo, jak i życiowo. Sport przez całe życie towarzyszył mi i nauczył mnie wielu rzeczy, zarówno bycia punktualnym na treningach, zarówno bycia odpowiedzialnym za swoje czyny. Więc futbol amerykański myślę będzie dalej taką możliwością, żeby uczyć się. Obok mnie kolejny reprezentant Polski, tym razem Łukasz Korpak. Łukasz, opowiedz trochę o tym wyjeździe tegorocznym na reprezentację. Jak to wyglądało? W tym roku byłem tylko na dwóch zgrupowaniach z racji kontuzji. Na długim kampie sierpniowym właśnie nabawiłem się kontuzji palca, zamknięcie otwarte. Przez to nie mogłem brać potem udziału w następnych trzech meczach, ale w ostatnim meczu, jaki zagrałem, zarazem w sumie pierwszy, który grałem od początku do końca, to był mecz z Holandią w tym roku. Był to mecz jak każdy inny, może trochę z większą presją, pomimo tego, że towarzyski to jednak bardzo chcieliśmy zdobyć to zwycięstwo. Udało się, dlatego mam bardzo pozytywne zakończenie tego roku reprezentacyjnego i jesteśmy
coraz lepiej przygotowany do World Games. Udało się zaliczyć kontuzję i już jesteś w pełni przygotowany do tego, żeby móc tutaj uczestniczyć w wynikach? Tak, właściwie udało się zaliczyć tę kontuzję, więc uczestniczę już aktywnie w treningu. W zeszłym roku współdzieliłeś bycie kapitanem z Filipem. W tym roku jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Będziesz się starał o to, żeby tym kapitanem zostać? To jest oczywiście wielki honor zostać kapitanem drużyny, więc na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, będę z tego bardzo zadowolony, aczkolwiek jest to decyzja trenerów i też po części wskazują zapewne to zawodnicy swoim zachowaniem, patrząc na to, w jaki sposób lidersko wyróżniają się inni gracze, więc jeżeli spotkamy taki honor, to jestem gotowy go przyjąć, jeżeli nie, to trudno spróbuję zarobić. Czujesz oddech kolegów na plecach w wyścigu po opaskę kapitana? Nie ma czegoś takiego jak wyścigu opaskę kapitana, jest to zupełnie honorowa funkcja, aczkolwiek my nie mamy tutaj zupełnie atmosfery realizacji wyróżnienia pod tym względem, więc wszyscy cieszymy się z sukcesu zarówno swojego jak własnego, jak kolegów drużyny. Wspomagaliście trenerów podczas tej szerokiej rekrutacji, którą Carter Kings prowadziła w poprzednim sezonie? Wspomagaliśmy. Przede wszystkim naszą rolą było jakby dojście do największej liczby osób, która była potencjalnie zainteresowana dołączeniem do drużyny, a więc w tym największa nasza rola się przejawiała. Aczkolwiek też z chęcią obserwowaliśmy te rekrutacje podczas przebiegu samego procesu, jak wyglądają potencjalnie rekruci, jak im idzie na poszczególnych dealach, więc można na pewno powiedzieć, że wspomagaliśmy trenerów podczas tego przesunięcia. Rośnie popularność futbolu amerykańskiego w Krakowie. Czy już jesteście bardziej rozpoznawani na ulicach Krakowa? Odczuwacie jakąś zmianę? Myślę, że najbardziej jesteśmy popularni w tych kręgach, w których nasi znajomi się tym interesują. W momencie, w którym ktoś dowie się, wow, grasz reprezentacji, albo wow, zdobyliście mistrzostwo, zaczynamy być kojarzeni i potem jesteśmy tymi ludźmi, którzy właśnie grają w Kings i jesteśmy coraz bardziej dostrzegani. Więc na pewno widać pod tym względem progres. Wiadomo, że jeszcze nie jesteśmy tak rozpoznawani jak duże kluby w Polsce, ale myślę, że to jest czas. Na pewno liczycie na wsparcie kibiców w tym sezonie, prawda? Oczywiście, że tak. Gra przy pełnych trybunach to coś pięknego, więc mam nadzieję, że w tym sezonie uda się jeszcze lepiej niż w poprzednim i w poprzednich sezonach wypełniać trybuny. Udało nam się na chwilę z treningu ukraść jednego ze sztabu szkoleniowego, a dokładnie to koordynatora pana Zygmunta Łodzińskiego. Panie Zygmuncie, proszę mi troszeczkę opowiedzieć o tej rekrutacji, którą prowadziliście, bo ona była bardzo szeroka. Kogo szukaliście? Szukaliśmy przede wszystkim zawodników w rozmiarze XXL, tam mamy największe braki. Szukaliśmy sportowców, czyli osób, które nie trzeba uczyć koordynacji ruchowej, które mają odpowiednią bazę tlenową, mają odpowiednią bazę siłową, bazę szybkościową, żeby móc rzucić ich w pełen typ przygotowanych zawodnika w ogóle. Udało się znaleźć jakieś perełki? Tak, udało się uzyskać kilku interesujących atletów, z którymi możemy pracować, będziemy wrzucać w nasz program treningowy, żeby mieli sukces już w tym roku, a nie byli prospektami na nas. Ciężko skoordynować trening dla tych nowych i dla tych starych zawodników? Bardzo ciężko, dlatego dzielimy przygotowanie na dwie fazy. Pierwsza faza jest stricte dla pierwszoroczniaków, później wracają zawodnicy z doświadczeniem. Pierwszoroczniacy po powiedzmy półtorej do dwóch miesięcy, ciężko mi powiedzieć, bo nie pamiętam ile czasu nam to w tym roku zajęło. No po prostu muszą szybko reagować, muszą szybciej się uczyć. Przygotowania do sezonu idą pełną parą i też sztab szkoleniowy miał swoje przygotowanie do sezonu. Część trenerów wyjechała do Stanów. Co się udało przywieźć od kolegów zza oceanu i wprowadzić tutaj na ten sezon? Znaczy, bardzo ważne jest dla nas wszystkich to, żebyśmy się rozwijali jako trenerzy, bo jeżeli się rozwijamy jako trenerzy, to nasi zawodnicy mają lepsze pole do nauki. Dlatego stawiamy między innymi na wyjazdy właśnie, tak jak koledzy wyjechali do Stanów, tudzież na kliniki w Polsce, tudzież w innych krajach w Europie, żeby podnosić swój poziom. I tutaj przywieźli szerokie spektrum umiejętności, począwszy od technik indywidualnych, przez taktykę, kończąc na takim podejściu stricte motywacyjnym do zawodników. Zeszły sezon to już historia, można powiedzieć. Czy to zostało odcięte grubą kreską, zapomniane, czy zostały wyciągnięte wnioski i trenujecie dalej, czy gdzieś dalej w głowach jest to, co wnioski się wydarzyło? Wnioski zostały wyciągnięte, ale sezon zamknęliśmy w momencie zakończenia sezonu. Tak, imprezy podsumowującej sezon, gdzie powiedzieliśmy sobie, co działało, co nie działało, nad czym musimy pracować.
Nie ma już Kings 2016, teraz jest Kings 2017. I Kings 2017 to? To drużyna, która będzie walczyć o mistrzostwo. I tego mam serdecznie. Dziękuję.